Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Znowu sobie kontynuujemy budowanie burdelu. W nocy się nawet super prezentuje. Ale dzisiaj może nie będę się bawił z burdelem, tylko może coś nad wodą pogrzebiemy. Bo tam w sumie nie ma co robić za bardzo. Za mała ta budowla, żeby robić coś fajnego. Ale okej, to jest takie dla mnie, żeby się pouczyć. Żeby się pouczyć troszkę Minecrafta i budowy w nim. Co ja chciałem zrobić? Aha, tutaj mamy ten chodniczek, to... Albo dobra. Zróbmy na tej wysokości, to zburzymy. To nie ten guzik i tu. I róbmy na tej wysokości. Dojście do wody. Wszystko robię z jednego materiału. Ale może kiedyś będę rozdzielał. Ty kura, chyba zginiesz. Tak mi się wydaje. Pamiętajcie oczywiście, żeby zasubskrybować mój kanał. Bo jak nie, to nic się nie stanie. Ale wolę, żebyście subskrybowali, bo będziecie na bieżąco z tym, co będę robił. A będę dużo robił, ogólnie nie tylko w Minecrafcie, bo to ja Minecrafta mam takiego, o, przejściowe to jest gra, że tak powiem. Niedawno skończyłem Outlasta. Dzisiaj ostatni odcinek był właśnie jego na kanale. Jak ktoś to oglądał u mnie, a jeszcze nie widział, to oczywiście zapraszam. Co to jest tutaj? Jakieś krzoki. Dobra. Co chciałem zrobić? To chciałem zburzyć. Tak dziwnie ta woda się wlewa, nie? Ona powinna się tak tu wyrównać ładnie, no bo przecież tej wody jest tu bardzo dużo. Co chciałem zrobić? Jeszcze... A. Poszłem pod wodę, kuźwa wciągnął mnie. Najlepiej to będziemy latać. Tu chciałem. Nie mogłem takie drewniane zrobić, nie? Byłoby takie bardziej fajne, mi się wydaje. Ale jak już zacząłem tak, to już równie tak. I ogólnie planuję zrobić, budować, nie wiem, jakieś coś zamko podobne. Jak wy to widzicie, mam coś takiego zrobić? Coś takiego dużego, taką naprawdę dużą budowlę. Jak to tam jest, sobie zrobiłem wymiarowo. Coś dużego, coś fajnego, żeby naprawdę się ciekawie budowało i długo budowało, bo to takie, o, burdel jest. Jakaś kałamarnica. I ten. I to mi się wydaje, że dla was nie jest takie najfajniejsze, najciekawsze. Co ja szukam? Gdzie tu jest drewno? Biblioteczka to nie. Nimbowe drewno. Nie ma tu desek? Deski z tropikalnego drewna. Co ja żem zrobił? Aha, nie, dobrze. Czego teraz nie używam? Tego czegoś. Deski. No dobra. Tu się zmatuje na dół. O, bo ja chcę takie... O, z deseczek. Żeby to wyglądało bardziej takie naturalne. Bo to będzie... Titanic przecież tu będzie płynął, nie? To jakby to wyglądało? Okej. Fajnie. Wiecie, jak będą klienci przypływać, to się musi prezentować wszystko. Kurde. Tu zrobię też takie drewniane. Tu dziura. Tam zrobię głębiej, żeby rekiny wciągało. Okej. Jest fajnie. A co się stanie, jak zrobię na przykład tu?
Dotrze woda do końca. Dotarła, zarąbiście. Oczywiście zrobimy tutaj dużo tej wody, żeby tak się wlewała. Żeby to fajnie wyglądało, żeby tak się szło nad tym. Nad wodą, nie? A coś tu jeszcze takiego, co te bloki dekoracyjne, co to jest? Stół, brązowy dywan, to może nie, to u Ruski tylko dywany się na ziemi kładzie. Klapa, blok, co tu jest w ogóle? Co to jest, wagonik? Kurde, jakie rzeczy to są. No dobra, mniejsza o to. Coś ta woda nie chce tu dotrzeć całkiem. Ale ciul z nią. Ciul z wodą. O, połączę tą wodę tu. Pyk. Okej. Tu sobie idziemy i tu mamy takie coś. Latamy. W ogóle to tak chcę zrobić. Okej. Tu coś takiego, nie wiem po co, ale tak, żeby się wyglądało. Elegancko. Zarąbiście, mamy taką port. Mini port. Woda jest. Można tu iść. Można tu iść po schodkach i już tam wszystko jest. Słońce kwadratowe już wschodzi. Ta woda brzydko to wygląda. Taka jakaś, taka nijaka. To muszę tu pogłębić troszkę. Porwało mnie. Utopię się zaraz z tego wszystkiego. Okej. Popatrzcie, fale nawet są. Ja nie mogę. Wszystko jest. Okej. Zarąbiście. Jeszcze co tu mogłem zrobić? Gdzie tu mam płotek, który używałem? Teraz łóżka nie będę używał. A może ten płotek tak zrobię? Co wy na... No tam, na pewno nie. Okej. Tu. Tak, żeby te ziomki się nie zabijały, nie? O, i właśnie, ten betonik wykorzystam, że niby to będzie na tym, na jakimś kamieniu, nie, że będzie twardsze. Na przykład tak, żeby nikt nie skakał na główkę stąd. Tamten płot w sumie mógłbym połączyć z tym płotem, żebym on tu wchodził na to elegancko. I tu zrobię tak, a tu zrobię dziurę i te konie będą tam wpadać, nie? I łamać se nogi. Nie zarąbiście. Kurde, dziura znowu. O, tak będzie. To będzie taka pułapka. Idzie se koń, la la la. I utopiłem się. Ja bym się przekopał gdzieś tu jeszcze. Jestem latający ziomek. Kurde. Ta woda mnie porywa. Dobra. Konie będą teraz tu se łamać gnaty. A ja co tu chciałem zrobić? Muchomor. Ten muchomor troszkę mnie tu drażni. Ale póki co niech siedzi. Kurde, ale się zaczyna dziać. Teraz taki statek jakbym tu zbudował, nie? Ale byłoby zarąbiście. Ale to nic. Ja go zbuduję. Ja go jednak zbuduję, ale to nie teraz. To będzie na przyszły odcinek. Budujemy statek. I no, i on będzie dowoził towar.
jakiś ten marihuaninen, mefedron, czy jak to się tam mówiło. Dobra, bez jaj. Dobra, taki luźny odcineczek, żebym coś porobił. Jest sobota, trzeba się kurde iść i opić. Trzeba się iść opić, a nie grać. Dobra, no to ja się z wami żegnam w tym miejscu. Skoczę na główkę i hop! I na razie, cześć.